Wrocławskie Afrykarium zostało otwarte w 2014 roku i od tamtego czasu odwiedziły je miliony osób. To ogromny tematyczny pawilon zbudowany na terenie wrocławskiego zoo, który co do zasady prezentuje tylko afrykańskie zwierzęta. Olbrzymie baseny i akwaria, w sumie 15 milionów litrów wody. Rozmach i nietypowa perspektywa oglądanych zwierząt. Popularność Afrykarium nie słabnie i wciąż można tu spotkać tłumy ludzi. To ciągle jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na czym polega fenomen tego miejsca? Postanowiłem pojechać tam i to sprawdzić. A o tym, co zobaczę, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Bilet normalny kosztuje 60 zł i uprawnia do zwiedzania nie tylko Afrykarium, ale całego ogrodu zoologicznego. Ja od razu kieruję się jednak do Afrykarium i skoncentruję się tylko na nim. Monumentalny pawilon znajduje się kilkaset metrów od wejścia do zoo. To dziś serce całego ogrodu zoologicznego, główna atrakcja i najważniejszy punkt zwiedzania. Ludzie zjeżdżają tu z całej Polski. Sam byłem świadkiem, jak przede mną w kasie opiekun grupy ze Szczecina zapłacił grubo ponad 2000 zł za bilety wstępu. Wchodzimy do budynku. Strzałki kierują nas do pierwszej atrakcji. To żółwie pustynne. Te spore gady witają nas w Afrykarium. Osiągają zazwyczaj około 50 cm długości i ważą przeciętnie 50 kg. Jak na żółwie, które kojarzymy z powolnością, są dosyć szybkie. Tutaj widzimy nagranie dzikiego żółwia pustynnego, który myślę, że śmiało można powiedzieć, zasuwa jak na żółwia. Sam stojąc dłuższą chwilę przy wybiegu żółwi, choć słowo wybieg, gdy mowa o żółwiach brzmi dość zabawnie, zauważyłem, że żółwie pustynne potrafią dość szybko się przemieszczać. Jeden z osobników w krótkim czasie zdążył zrobić 2 okrążenia wzdłuż całego ogrodzenia wybiegu. W naturze te zwierzęta zamieszkują ubogie i suche środowisko, i nierzadko muszą przemierzać znaczne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Stąd ich skłonność do sprintu. Sprintu oczywiście w cudzysłowie. Nieco dalej, w zaułku, znajdują się także inne afrykańskie żółwie. Są znacznie mniejsze, nie tak już okazałe jak pustynne, stąd mało kto je ogląda. Wszyscy kierują się w dół do pierwszego ogromnego akwenu z rybami z Morza Czerwonego, gdzie można podziwiać ekosystem rafy koralowej oraz kilkadziesiąt gatunków ryb. Morze Czerwone stanowi granicę Afryki. Odcina kontynent afrykański od Azji. Woda jest tu czysta, barwne ryby cieszą oko, ale największą uwagę zwiedzających przyciągają te najbardziej okazałe, duże i wyglądające groźnie. Każdy zdaje sobie sprawę, że to dopiero preludium, że dalej zobaczymy jeszcze większy zbiornik. Dalej zaczyna się sektor Afryka Wschodnia. Po wejściu do niego naszym oczom ukazują się ogromne szyby, a za nimi mętna, zielona woda. Cóż może skrywać? Gdy przyjrzeć się dokładniej, można dostrzec kolejne ryby, tym razem słodkowodne i nie tak już barwne jak te z Morza Czerwonego. Większość zwiedzających przechodzi obok, nie zdając sobie sprawy z tego, że omija jedną z głównych atrakcji Afrykarium – pływające pod wodą hipopotamy. Trzeba mieć odrobinę szczęścia, żeby je zobaczyć. Zwierzęta muszą podpłynąć blisko szyby, bo widoczność jest bardzo słaba, a robią to rzadko. Zapewne trudno tu utrzymać czystą wodę. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków na kanale, hipopotamy nie dość, że bardzo dużo jedzą i w związku z tym dużo wydalają, to mają jeszcze w zwyczaju rozbryzgiwanie swoich odchodów, gdyż w ten sposób znaczą swój teren. Tutaj nie muszą znaczyć. Wybieg i cały basen należą do nich. Mimo wszystko zanieczyszczają wodę. Idąc dalej, mijamy norę równika, do której możemy zajrzeć przez specjalne otwory. Zwierzę śpi, co możemy zobaczyć dzięki specjalnemu czerwonemu światłu. Zwierzę to prowadzi nocny tryb życia. Rzadko widywane jest w dzień. Ma bardzo ciekawy wygląd, może przypominać mrówkojada. Dalej kolonia golców. To niezwykłe zwierzęta żyjące pod ziemią. Nietypowe jak na ssaki, bo wiodą społeczny tryb życia na wzór pszczół czy mrówek, z królową i robotnicami. Opowiadałem o nich w jednym z poprzednich odcinków. Golce prawie wcale nie wychodzą na powierzchnię, żywią się korzeniami i bulwami. Ich kolonie liczą po kilkadziesiąt osobników i swoimi tunelami oplatają znaczne obszary. Dalej znów świat podwodny. dwa ogromne zbiorniki prezentujące ryby z dwóch słynnych afrykańskich jezior – Tanganyika i Malawi. Jeziora te są domem dla niezliczonych ilości niezwykle barwnych ryb pielęgnicowatych. Prawie wszystkie ryby występujące w tych jeziorach to endemity, występujące tylko tu i nigdzie indziej na świecie. Sam posiadam akwarium z rybami z jeziora Malawi. Ekspozycja wygląda więc dla mnie znajomo. Rozpoznaję gatunki ryb. Wchodzimy po schodach, by z góry zobaczyć to, co wcześniej widzieliśmy spod wody – hipopotamy. Te same zwierzęta, choć z tej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej. Jest tu ogromny wodospad, słychać donośny szum wody, ale atrakcją tego pawilonu są nie tylko hipopotamy. Jest tu także wiele ptaków fruwających wolno. Te związane z wodą, ale także te mniejsze, wielkości wróbla, kryjące się w gałęziach. Czasem siadają gdzieś w pobliżu nas lub przelatują nad głową. Zapewne zdarza się, że narobią komuś na głowę. Jednak możliwość ich obserwacji w tak bezpośrednim kontakcie daje znacznie ciekawsze wrażenia niż przez kraty czy szyby. I warta jest ryzyka. Znajduje się tu także wybieg dla dig-dików, jednych z najmniejszych antylop świata. Niewiele tylko większych od słynnych myszojeleni. W Afryce żyje wiele gatunków tych małych zwierząt kopytnych. Tu mamy do czynienia z dig-dikiem sawannowym. Przechodzimy do kolejnej strefy. Kanał Mozambicki to ogromna cieśnina na Oceanie Indyjskim, którą tworzą z jednej strony wschodnie wybrzeże Afryki, a z drugiej Madagaskar. W Afrykarium na odwzorowanie tego regionu przeznaczono ogromny akwen. Możemy tu zobaczyć duże oceaniczne ryby, z których największą uwagę przyciągają rekiny i płaszczki. Na miejscu jestem jakiś czas po rozpoczęciu karmienia, ale wciąż ono trwa. Do wody podawane są kawałki ryb. To właśnie w tym akwenie znajduje się podwodny, 18-metrowy tunel, przez wielu uznawany za główną atrakcję afrykarium. Możemy się tu poczuć jak na dnie oceanu. Nad głowami pływają rekiny oraz płaszczki. W wodzie oprócz ryb pływa także niezwykły gad, ogromny żółw zielony. Miałem akurat to szczęście, że przepłynął tuż obok mnie, gdy akurat byłem w tunelu. Basen ten możemy obserwować także z innego miejsca przez ogromne szyby. Widać przepych i mnóstwo gatunków ryb. Jest na czym zawiesić oko. Ryby ewidentnie są pobudzone karmieniem i wciąż przeszukują zbiornik w poszukiwaniu resztek pokarmu. Długo można by wyliczać pływające tu gatunki. Prawdziwa głębia oceanu. Kolejny sektor jest inny od wszystkich, bo jako jedyny w znacznej mierze znajduje się na zewnątrz budynku. To wybrzeże szkieletów. Nazwą tą określane jest wybrzeże północnej Namibii. Miejsce to było śmiertelną pułapką dla dawnych marynarzy ze względu na panujące tu silne prądy oraz liczne płycizny. Żyją tam m.in. pingwiny przylądkowe, których kolonie odwzorowano w Afrykarium. Ptaki mają do dyspozycji pokaźny zbiornik oraz kamienistą plażę ze sztucznymi jaskiniami. To jedyne pingwiny żyjące w Afryce. Niestety zagrożone wymarciem. Ekspozycja ta nie byłaby jednak kompletna, gdybyśmy nie mogli podziwiać pingwinów także spod wody, czyli w ich prawdziwym królestwie. Na lądzie ptaki te są niezgrabne, za to w wodzie pełne gracji. Pływają szybko, zwinnie i popisują się piruetami. Zupełnie inna perspektywa i znów jakby drugie oblicze tego samego zwierzęcia. To niezwykła zaleta Afrykarium. Niemal każde wodne zwierzę możemy tu podziwiać zarówno z nad, jak i spod powierzchni wody. Podobnie jest z kolejnymi mieszkańcami tego sektora, czyli z kotikami afrykańskimi. Z wyglądu zwierzęta te są bardzo podobne do fok, ale należą do zupełnie innej rodziny, do uchatek. Zwierzęta te żywią się oczywiście głównie rybami, ale chętnie zjadają także kraby, kalmary oraz głowonogi. W tym roku w Afrykarium urodził się młody kotik, którego na razie można podziwiać w specjalnej zagrodzie, gdzie uczy się pływać. W sektorze wybrzeża szkieletów znajdują się także akwaria z innymi oceanicznymi zwierzętami. Można tu zobaczyć m.in. groźnie wyglądającą drapieżną murenę cętkowaną, a także piękne, choć równie drapieżne, skrzydlice ogniste. Ryby te posiadają jadowe kolce, których wbicie w ciało człowieka powoduje bardzo silny, ognisty ból, stąd też nazwa skrzydlicy ognistej. Drzwi do kolejnego sektora, niczym brama teleportacyjna, przenoszą nas do dżungli nad rzeką Kongo. Wchodząc tu, od razu czujemy klimat tropikalnej dżungli. Jest tu ciepło i parno. Wszędzie znajduje się bujna roślinność. Widzimy strumienie, pnącza, paprocie. Wszystko to wije się wokół i jakby nas oplata. Gdzieś pod nogami czai się krokodyl. Możemy go niemal dotknąć i zajrzeć mu do paszczy. Ten wielki gad przyzwyczajony jest do takich spotkań. Nie robi na nim wrażenia ani człowiek, ani obiektyw kamery. Razem z krokodylem pływają liczne ławice afrykańskich ryb. Nie tak już barwne jak te wcześniejsze. Powoli zaczynamy się przyzwyczajać do wody i ryb na każdym kroku. Czy coś jeszcze może nas tu zaskoczyć? Tak, kolejna atrakcja to prawdziwa wisienka na torcie afrykarium. Manaty. Te dziwaczne, roślinożerne ssaki również mają do dyspozycji pokaźny zbiornik. Karmienie miały 2 godziny wcześniej, ale wciąż dojadają. W naturze jedzą dużo i często, niczym podwodne krowy pasą się na podwodnych łąkach. Opowiadałem wam o nich w poprzednim odcinku. Co ciekawe, manaty, które widzimy tu w Afrykarium, czyli z założenia miejscu poświęconemu zwierzętom Afryki, nie pochodzą z Afryki, lecz z Ameryki. To manaty karaibskie z zupełnie innego kontynentu. Co więc tu robią? Rzeczywiście w Afryce żyją manaty. Manaty afrykańskie, nie karaibskie. Bardzo podobne do karaibskich i blisko z nimi spokrewnione, stanowią jednak osobny gatunek. Manaty afrykańskie żyją w trudno dostępnych rejonach Afryki. Są słabo zbadane, trudne w pozyskaniu i ich hodowlą i ochroną zajmują się praktycznie tylko kraje afrykańskie, na terenie których manaty te występują. W Europie nie prowadzi się programów zachowawczych dla manatów afrykańskich. Prowadzi się natomiast program zachowawczy manatów karaibskich i dlatego to właśnie je władze zoo postanowiły umieścić w swoich zbiornikach. Jest tu pewien zgrzyt, bo manat karaibski łamie fundamentalną zasadę afrykarium. Nie jest z Afryki. Można to jednak wybaczyć, bo oba manaty są bardzo do siebie podobne, a większości zwiedzających pewnie nie robi to większej różnicy. Afrykarium świetnie realizuje program hodowli zachowawczej manatów, który ma za zadanie rozmnażać zagrożone manaty w niewoli. Afrykarium jest liderem w Europie w hodowli manatów. Przyszło tu na świat już kilka młodych. Oby tak dalej. Projekt zakłada wypuszczanie na wolność odchowanych osobników. Manaty można obserwować także z góry. Tutaj mamy dżungli ciąg dalszy, bujną roślinność, a wśród niej latające liczne ptaki, których świergot słychać ponad głowami. Trudno wytropić je w gęstwinie, ale są, wyraźnie je słychać. To tyle tej afrykańskiej podróży. W kongińskiej dżungli kończy się zwiedzanie afrykarium. Jak wrażenia? Afrykarium to obiekt bezprecedensowy, pierwszy tego typu w Polsce. Afrykarium pokazało nowoczesne oblicze polskiego ogrodu zoologicznego. Ogromne akweny, zwierzęta na dużych przestrzeniach, a jednocześnie zaprezentowane w niezwykle atrakcyjnej formie. Całość jest świetnie zaprojektowana, a zwiedzanie to czysta przyjemność. Zoo pod dachem to genialny pomysł w naszej strefie klimatycznej, bo bez patrzenia na pogodę można zwiedzać je także zimą. Gdy za oknem szaro, każda kropla egzotyki jest na wagę złota. Tu za stosunkowo niewysoką cenę możemy zimą przenieść się na przykład do kongijskiej dżungli. Afrykarium skazane było na sukces. Odniosło ogromny sukces i wciąż odcina od niego kupony. Jego popularność nie słabnie. Sukcesu tego pozazdrościło łódzkie zoo i postanowiło koncept afrykarium przenieść na swój grunt. Tak powstało Orientarium, nowoczesny pawilon poświęcony zwierzętom orientalnym, otwarty na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Odcinek z mojej wizyty w Orientarium także możecie znaleźć na kanale. Orientarium również cieszy się wielkim sukcesem i również ma wiele atrakcji do zaoferowania. Który obiekt bardziej urzeka? To już temat na osobny film. A na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co wam bardziej się podoba. Pozdrawiam, cześć!